Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się tym zielskiem. Ciężka brona jest. Mam nadzieję, że przyniesie efekt, ponieważ wczorajsza bronowa orka nie dała za bardzo rezultatu. Pojedziemy z zielskiem, położymy to, a następnie pójdzie glebogryzarka. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie pamiętam dokładnie, jak tutaj to wszystko wygląda. Musimy pojechać delikatnie, żeby jakiegoś babola nie strzelić. Trójeczka. Najważniejsze, że sucho. Słuchajcie, te krzaki są tutaj miejscami dwumetrowe. Tam na dwójkę. Bocian przyleciał. Bocian bocianem, ale ostrożnie trzeba jechać. Słuchajcie, o to, żeby to położyć, bo potem glebogryzarka to sobie zmieli. O, sarna, widzicie, ta poszła. Że to masakra. O, patrzcie, koziołek. O, i następna, i sarna. Jarek wczoraj orał, ja to podniosę. O kurde, ale bez biegu.
powrotem przejadę Boty. Ale ponieważ tu jest tak jak widać, to muszę jechać powoli, żeby z ciągnika nie wyleciał. Zacznę jednak stamtąd. No, dlaczego teraz nie będę ten? Dlatego, że chodzi mi o to, a wrócę jeszcze, zobaczę jak tutaj to będzie wyglądało. Chodzi mi o to, żeby potem glebogryzarka brała w jedną stronę wszystko. Czyżby spadło tutaj to? No spadło, wykręciło się. Dobra, zgasimy. O, i bociek od razu się przestraszył. Jak ciągnik nie chodzi, to zwierzęta się boją, widzicie. Ale tu się zrobiło taki... O, widzicie to? O, i dlatego nie mogłem gazu utrzymać. O, pyk i pyk. Kita i wtedy powinno być dobrze. Tutaj pamiętam, że jakieś gałęzie rzucałem.
nogi takie do kolana. No, parę godzin minęło. Trochę położyłem tego dziadostwa. Widać, gdzie można jechać. Trochę tutaj pniaków, słuchajcie, było takich, no nawet i dużych, ale one spróchniały przez ten czas. No tu widzicie, po prostu część mrówki zeżarły, część po prostu spróchniała i one pod broną wyskakują. Także teraz się jeszcze przejedziemy zobaczyć. No jedno co, tutaj jednego większego pniaka złapałem, oczywiście wyrwany, ale brona trochę dostała, zobaczcie tu. Mam nadzieję, że było widać. Także już kończymy na dzisiaj. Nie chcę, żeby się sprzęt połamał, bo co i tak to wyprostować i spawać, ale nie chodzi o to, żeby to zniszczyć i połamać. Więc powoli po prostu będę wracał. Tędy przejedziemy. Zobaczymy, co się stanie. Na szages, jak to mówią. Podniesiemy to. O, i niech wisi. W każdym razie widzieliście, tam nie było za wesoło. Włączymy na czwóreczkę, tu sobie możemy pojechać spokojniej. Ale w każdym razie wszystko położone. No część wstała, no wiadomo, że to stanie. Ale jest na tyle, leży, że jutro można z glebogryzarką wjechać. No i co? Dzisiaj rozmawiałem jeszcze z jednym rolnikiem, ma ekologiczną gorczycę. Chyba ją kupię. Norma wysiewu według tego, co słyszałem na popląd, to jest 25 do 30 kilo na hektar. No i w takiej proporcji będę to miał zamiar posiać. Szkoda, że się ta brona urwała tutaj, kurczę. Mam nadzieję, że to było widać. Ale w każdym razie teraz robotę tu można spokojnie robić. Bo będzie wiadomo, gdzie to robić. No tu też to położyłem. No i ten. I tutaj jeszcze jedna rzecz, muszę uważać. Na ten słupek graniczny. Jutro wezmę świder i wstawię tutaj słup. To jedziemy w każdym razie. Tyle na dzisiaj z tej roboty. Widzieliście, jak było rano. Widzicie, jak jest teraz. Śmiało można tutaj robić robotę jak trzeba. To
tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. A niedługo będą koszulki. Mam nadzieję, że dzisiaj dostanę odpowiedź z firmy. Strasznie marudna ta firma, ale może coś z tego będzie. Trzymajcie się. Cześć. No to szanowni, słuchajcie, pełną gębą. Akurat przyjechałem, się skończyło. Ale widzicie, praska jest konkretna. No i 40 elegancko. Tutaj proszę ja was, druga 40 z przyczepami. No prawdziwe rolnictwo tu się odstawia, widzę. Porządne rzeczy. Tak jak kiedyś było. Trudno będziecie nagrani.